Siemano, witam Was, ja jestem Szut. Dzisiaj zajmę się wymianą takiego oto uszczelniacza Lagi. Zapraszam do oglądania. Tak więc pierwsze co, odkręcamy tą śrubę. Ją luzujemy jeszcze, jak Laga jest zamontowana w motocyklu, żeby było łatwiej. OK. No i tutaj, żeby nie wylać, a może ja najpierw tutaj zleję ten płyn i będę wtedy pokazywał. Tutaj odkręcamy, ciężko będzie pokazać, 13 nakrętka, łapiemy, odkręcamy tą śrubę całą. Korek wycieramy, odkładamy na bok. Taki syf w tej ladze widzę mam. Coś tu było kombinowane. Być może dlatego zaczęła przeciekać. To zdejmujemy. No właśnie gumkę. Dobra. I teraz hop i wyjmujemy całą lagę. Wyjmujemy ten rdzeń. Wkładamy tutaj, niech sobie ścieka ładnie. Na cynturę stuje ta budowa. Dobra, ja nie będę czekał, aż to ścieknie. To niech sobie tutaj poczeka chwilkę. To odkładam na bok. Kurde, będzie jeździć. I hopsa. Nigdzie nie powinno nam uciec laga. Dobra. Bierzemy teraz tą część. Tam będzie się trochę lało, ale to nic. Podważamy i ściągamy tutaj kurzowy, pyłowy, czy jak tam zwał. Ja to na razie tak sobie przytrzymam. Jego wycieramy od razu, żeby już było z głowy. Mi ta laga się właśnie lała. Na zewnątrz go później będę wycierał, jak już wszystko się zmontuje. I tutaj mamy taką spineczkę. Gdzieś tu miałem takie kombinereczki fajne, małe, szybce. Są, dobra. No i tutaj to ściągamy, uważając, żeby nam to w oczy nie strzeliło gdzieś. No i w ogóle, żeby nam nie poleciało, bo one lubią latać. Takie oto zabezpieczenie. I to zakładamy później. Dobrze, no i teraz jak to wyjąć, ten uszczelniacz? Ja mam sposób na to taki, 22 klucz. Wkładamy i go powoli wyciągamy. Zobaczymy, czy się uda tym razem też. Powoli dookoła. Chyba idzie.
Już prawie wyszedł cały. Już w tym momencie można go podważyć i wyjmujemy. Mamy uszczelniacz. Dobra, jak mamy wyjęte, wyciągamy tutaj blaszkę, możemy tu wszystko wytrzeć. Wycieramy w środku, wkładamy to z powrotem. Jeszcze pamiętamy, jak tutaj podważamy, żeby nie pójść za głęboko, bo możemy złapać tą blaszkę i nie wiem, powyginać ją, czy przełamać, czy coś. Także uważamy na to i łapiemy sam uszczelniacz. To widać, czuć, że to guma, że to wchodzi głębiej, a nie stawia opór od razu. Dobrze, uszczelniacz odkładamy i wymieniamy nowy. Można gdzieś tu trochę smaru na palec, żeby ładnie wskoczyło. Którą stronę wkładamy? Tak jak był stary u mnie. Nie wiem, czy to będzie widać. U mnie był on takie wcięcie w nim. Tutaj, co jest pierwsze, było na dole. No i tak go wkładam, tak jak był tamten. Wkładamy mniej więcej równo. Cyk, skoczył. I teraz biorę magiczną 22, gdzieś ona tu jest, tak? Czy 32? 30, o, sorki. 30 na satkę. I leciutko, starając się równo to robić, wbijamy nowy uszczelniacz. Powoli. No i mamy wbity. Ładnie doszedł. Do końca nic się nie uszkodziło. Pamiętamy o zabezpieczeniu łotym. Ja to może przetrę jeszcze. Wszystko mamy ok. Wkładamy zabezpieczenie. Pewnie nic nie widać. Dobra. Ten uszczelniacz pyłowy, czy tam jaki. No jego można tak ręką dobić. On sobie wskoczył tutaj ładnie. I teraz możemy przejść do wkładania. O kurczę, się polało trochę, ale to nic, mam olej, jestem przygotowany, ponieważ tutaj i tak jego trochę było. Także ja przenoszę tutaj nad pojemnik. Dobra. Aś, do prania rękawiczki. Dobra. Wchodzi nam w tą stronę. Także wkładamy. Tyk. I mamy włożony ten rdzeń. Możemy tutaj, jak coś nam kopnęło, przetrzeć. Wlewam to, co wylałem. Uzupełniam jeszcze tym trochę. Brak. Ale najpierw jeszcze, zanim to uzupełnię, trzeba troszkę rozruszać go. Dolewam trochę oleju, ile tam resztki takie były tu. Plus to, co ubyło.
Okej. Tu sobie bombluje ładnie. Popukamy, to ładnie wskoczy sobie tam powietrze. Na górę pójdzie. I zakręcamy. Jak już tam, tutaj nam spadnie do poziomu takiego, że będziemy mogli to swobodnie zakręcić. Mi już spadło do takiego poziomu odpowiedniego, więc biorę, tutaj przytrzymam sobie, wycieram tutaj ten uszczelniacz górny. Zakładam. Zakręcamy. Oki. Dokręcone. I zamykam. Do kupy. Dociągam oczywiście, jak już będzie na moto założone. Zobaczymy, czy to będzie ciekło, czy nie. Na razie tak dociągam, ile dam radę. Oki. To by było na tyle. Oczywiście myjemy później po tym oleju całym. Tak więc dzięki za obejrzenie. Komentujcie, lajkujcie, subujcie i tak dalej. Nigdzie nie widziałem ogólnie tego poradnika takiego, co do tych właśnie lak chińskich, coś na wzór Zipa, są dyski piątki, także nagrywam. Dobra, koniec pierdzielenia. Trzymajcie się, cześć.